wygląda twoja sprawa ze szkołą? Bo jak robisz karierę, nie zawsze tam jesteś i nie wiem, masz nauczanie indywidualne, chodzisz normalnie do szkoły, czy nadrabiasz, jak to wygląda? Mam indywidualną ścieżkę nauczania, także to mi bardzo pomogło i no, często nie byłam w tej szkole, ale nauczyciele są bardzo wyrozumiali. Teraz poszłam do pierwszej liceum, więc bardzo się stresowałam. Nowa szkoła, nowi nauczyciele, nowi przyjaciele, ale na szczęście wszystko się udało i jest w porządku, więc daję radę to wszystko ze sobą pogodzić. A w którym momencie zmieniłaś sobie ścieżkę nauczania? Właśnie teraz, gdy poszłam do liceum po wygranej Voice'a, kiedy to wszystko zaczęło się rozkręcać i często nie było mnie w szkole, więc w tym roku we wrześniu postanowiłam, że właśnie w ten sposób na pewno będzie lepiej. Jak to wygląda? Bo ja nigdy nie miałem indywidualnego nauczania. Tak, jest bardzo, bardzo fajnie, ponieważ właśnie kiedy mnie nie ma w szkole, to jak zawsze z klasą było, to trzeba było iść do przodu, a teraz mogę wszystko powtórzyć, nauczyciel też więcej rad mi daje i bardziej się skupia na mnie, więc naprawdę jestem na bieżąco, więc się bardzo z tego cieszę. A myślisz, że w takim indywidualnym trybie nauczania nauczysz się więcej niż w szkole? Znaczy w sensie chodzi mi o ten materiał, bo tam jesteś tylko ty i nauczyciel i jeżeli masz z czymś problem, no to on ci to tłumaczy, tak? Dokładnie tak jest i myślę, że też szybciej przyswajam tą wiedzę. A jakie masz oceny? A bardzo dobre, naprawdę, aż się zdziwiłam. Więc jak na razie idzie dobrze, żebym tylko tego nie zepsuła. Które przedmioty najbardziej ulubione? No jestem na profilu humanistycznym, więc WOS, polski, angielski, to te przedmioty. A te drugie? To nie. Z liczenia jesteś dobra? Nie. To raczej nie moja bajka.